Witam wszystkich imperialistów! Tutaj ja, Tofik, fetyszysta pierwszego sortu! Jest ze mną Lukas! Dzień dobry, witam wszystkich imperialistów w kolejnym odcinku z naszego fetyszystycznego, znaczy fantastycznego Kongo, żeby nie było. No i teraz tak, Roczek mi uciekł. Nie wiem, coś wywaliło mi Actiona podczas nagrywania i moje wcześniejsze fajne przywitanie też zostało ucięte, ale musiałem aż poprosić Tofika o pomoc nam. Dobra, tutaj Gold Coast kolonizujemy dalej sobie, kolonizujemy dalej Świętą Helenę, Wyspę Świętej Heleny, którą nazwałem nacją fetyszystyczną, również Wyspą Świętej Heleny, whatever. Kto, Boże, nie pamiętam kto mi napisał, ale... Łukasz Chojecki? Mogę źle pamiętać nika, bo oczywiście włączyłem sobie co innego już na drugim monitorze. Żebym nie kolonizował Gold Coast, bo mnie Mali podbije, bo ma tu ziemię. No, na razie jeszcze nie ma. Mali też chyba nie podbiło prowincji od Portugalii. Portugalia ma tutaj tylko klejmy, nie ma twardych korów, a raczej jakby to kolonizowała, to miałaby tutaj twarde kory na tych prowincjach. Nie pamiętam, czy to już jest, czy nie jest. Nie ja wiecie, mało gram w Afryce, więc nie pamiętam takich rzeczy. Kolejna rzecz, którą bardzo źle robię, to jest granie na tych czwórce, piątce. To jest nawyk, który mi się chyba podejrzewam, że pojawia w związku z tym, że ostatnio gram naprawdę dość sporo w hoja, żeby się go nauczyć i tam najczęściej tych parę, 2-3 lata pierwszej leci się praktycznie no to na piątce i czeka się robiąc jakieś tam głupoty po drodze. I myślę, że to stąd mam ten bardzo zły nawyk, który no niestety no, objawia się tym, że tracę niepotrzebnie czas na jakieś tam badziewia, tak? Myślę, że dwójka, trójka to jest to, na czym ja będę tutaj sobie pozwalał lecieć. Dobra, tutaj mieszkańców tychże wysp wyciąłem w pień. Zbieramy hajsy na spłatę naszych długów, które powstały po wojnie z Kilwą. Kilwa też nas po troszeczce tam trochę ratuje. The risk of trade. Co się znowu z jaja robisz? Merchant loyalty mi spadnie, ale influence też spada. Czy ja po coś potrzebuję ich influence? Możemy sobie pozwolić na to, żeby im się nie spodobało w naszym kraju. Możemy im dać Monopoly Charter w nagrodę i wtedy się ode mnie odwalą. Możemy zażądać od nich jakichś punktów. Punktów ostatnio żądaliśmy i dostaliśmy. Jak to wygląda z klerem? Administracyjnych punktów możemy zażądać. 20% lojalności, ale możemy im zrobić donacje. Ja w tym momencie im wysyłam donacje, bo wiecie, jestem znanym youtuberem, już hajsy jakieś tam zarabiam. Całe 51 dolców, żeby nie było. Jak to tutaj wygląda? Damage, tutaj 530, 18, dobra, Boże, mam w tak różnych terminach, biorę te punkty, że już nigdy się w nie połapę i na pewno będę dużo ich tracił w międzyczasie, nieważne. Czekają nas, nadchodzą na nas bunty, Matupa. No i cała Kilwa, no Boże, no tak. Kilwia, no musimy armię zwiększyć. Nawet przed spłatą moich pożyczek musimy armię zwiększyć niestety, żeby tam stłumić te bunty i ugruntować sobie naszą pozycję w tymże rejonie w najbliższych latach. Anektuję też, czy aneksuję naszego podwładnego Burytos. No i w zasadzie tyle, no. Przeciwników już tutaj żadnych godnych nie mamy. Możliwe, że tutaj na skalawę będę się chciał wbijać, no ale to też za jakiś czas, na najbliższy, bo tak czy siak, no bardzo mi brakuje... Bardzo mi brakuje regionów, które bym mógł twardo okorować, tak? Ja to tak nazywałem, to się jakoś inaczej tutaj w tej grze nazywa. Ja już tego nie pamiętam. Okej, okay, kolejny loan. No ale dobra, to tak na poważnie. To jest 5000 wojowników. Jak to się zrobi, to pójdziemy i będziemy tłumili te bunty nadchodzące z Kilwy. No mamy problem z manpowerem, trzeba będzie go nadrobić. Mamy problem z technologią, przydałoby się to nadrobić. Nadrobić najlepiej byłoby posiadać trójkowych doradców. Wtedy bez problemu byśmy nadrobili wszystko, tylko że mnie... Znaczy stać mi na trójkowych, przynajmniej dwóch trójkowych doradców, tylko mam te walone pożyczki, które wypada w pierwszej kolejności spłacić, tak? Bo one też jednak uszczuplają nam trochę ten budżet nasz. Co tu się wydarzyło? Znowu ktoś Noble Demons Privileges. Jak zwykle, dobrze mają bogaty kraj, to od razu szlachta chce przywilejów, tak? Bo niby są lepsi od reszty ludzi. Zazwyczaj mieli rację, ale nie zawsze, żeby nie było. Do pewnego momentu, a potem im odjebały już totalnie. Nieważne. Kolejna wojna. Kolejną wojnę się tu szykuje. 30 punktów. I niszczymy ten kraj i będziemy mieli wtedy chyba całe złoto, które było łatwe do zdobycia w tej wyże Afryce. Ej, to nie zdobyłem tej prowincji wtedy? To jest smuteczek. No nic, trudno.
No ale na kilwę claimować już będę mógł. Kilwa będzie kiłą i będziemy tutaj... No muszę coś wymyślić, co z tą kilwą zrobić, bo mam problem z nawracaniem tych moich prowincji. I to jest problem, nie ukrywam, dość wielki, żeby... Matupa, Madanda... Madupa gdzie była? Okej, lecimy tutaj. Tu będziemy tłumili te bunty. Już jak tak zrobiłem, no ale też szybko spada, to 5%, bo miałem tu 100%, 5% w 2 lata, no to dość szybko mi to poleci w dół. Takie mam przynajmniej wrażenie. Hajsowo, mam na co hajsy wydawać? No mam na co hajsy wydawać. No force limit to nie. No nic, spróbujemy. No do Ameryki też możliwe, że zaraz sobie dojdziemy. No musimy się teraz, mamy fokus na... W sumie ja muszę mieć tego doradcy w 15 influenza. Jak tylko będę mógł, to robimy, żeby mieć tego doradcę trójkowego. Do dyplomacji i musimy jak najszybciej dyplomację zrobić, bo to jest najwięcej punktów mi brakuje w tych punktach dyplomatycznych, niestety. Ajajaj, karamba, skalawę. To trzeba będzie się szykować do najazdu na te terytoria. Jak to jest możliwe, że oni tak szybko tutaj nadrobili tą technologię i czemu jak klikam na dyplomację, żeby sprawdzić, czemu oni tak szybko nadrobili tą technologię. Nie nadrobili tą technologię, nawet feudalizmu jeszcze nie mają wprowadzonego. Jakim cudem oni zbierają? Jakim cudem oni nie są zacofani, no? 5, 8, 8. Oni są lepiej niż ja. To może jednak to nie jest aż taki dobry sposób. Może jednak to nie jest taki dobry. Dobra, tłumimy te bunty, które tutaj są. Ten zaraz mi wybuchnie. Okej. Okay. Asnocent Congo as the rival. Bardzo mnie to cieszy. Portugalia. Jak mi się mamy do siebie? Misie. I love you. Pewnie jakbym miał większą flotę. To jest na co ja robię? Spajnę na kilwę. Na ciebie już nie potrzebuję. A ten sojusz jest dla mnie bardzo dużo wart. No wtedy nawet Hiszpania może mnie nie zaatakować. Ale to zobaczymy, co nam się tutaj bzdura zrobi, czy cokolwiek. Dobra, możemy coś dalej odkrywać. Western Indian Coast. Bardzo mnie to ciekawi. Jakbyśmy skolonizowali te wyspy, moglibyśmy mieć bardzo dużo claimów porobić. Tutaj mogę porobić tylko claimy na te wybrzeże. Ale chyba się najpierw... a ta Milindi, jak co ty masz? Też religijne. VIP. Ej, to ja może kilwy nie będę brał, tylko to Milindi. Albo kilwę zrobię i wymuszę na nich zmianę wiary. Chociaż czy ja mogę wymusić na nich zmianę wiary? Nie pamiętam. Ej, to jest dość szybko ten manpower nam leci. Repay loan. Spłacona jedna pożyczka. Może floty też trzeba będzie za jakiś czas. Dobra, 92 to już jest jakiś taki to już jest jakiś termin, który możemy sobie wziąć i powoli nawracać oczywiście. Nie wiem, czemu mi to nagle wzrosło. 5,50. Z czego to zależy w ogóle? Positive stability, tu mam maxa. Czyli ogólnie jakbym jeszcze miał coś leciutko, no dość szybko by mi to nawracało, no. Diplomatic Reputation. A, sojusz z Portugalią. Cześć, mój przyjacielu. To już mamy sojusz z Portugalią, w czymś jesteśmy zabezpieczeni. Tak, to jest najlepsze w tym momencie. Co jest, byłoby strasznie trudne do zrobienia, nie wiem, jakimiś tam typami z Amazonii czy cokolwiek. A teraz wszystko naraz mi walnie. Ja nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Dobra, Age of Reformation się zaczęło. Unific Culture, to mamy. Wszystko pozostałe nie mamy. No ale tak jak twierdzę, no ta era dla mnie jest ogólnie najsłabsza ze wszystkich. Tutaj dla nas też jest naprawdę dość słaba. No tak, Asian Trade, no to możemy. Ale będzie trudne do zrobienia. Pan wiertarka wrócił. Dziękuję. Force another nation to change the region. To może być. To może być. Bo to możemy zrobić na kilwie i poprzez subject nation wymusić zmianę wiary. Several colonizations subject. 5 kolonii. No to możemy spróbować w Ameryce się pobawić, jeżeli ją odkryjemy tylko.
Musimy nawrócić 10 prowincji na naszą wiarę. No to powolutku nawracamy. Fully embrace the humans or religious idea group. Tego nie planuję w najbliższym czasie, więc tego raczej mieć nie będziemy. No i tego raczej też nie zrobimy. To będzie dość ciężkie. Nie wiem, czemu bunty mi jeszcze nie wybuchają, no ale czekamy, czekamy. Będziemy potrzebowali też manpowera. Będziemy też potrzebowali manpowera do nie wiem czego, ale będziemy potrzebowali. Gdzie mam jeszcze jakieś wojsko? Będę potrzebował wojska do tego. Nieważne. Też ktoś mnie pytał w komentarzach pod ostatnimi filmami, jakoś to przegapiłem w poprzednim odcinku, jak te statey przydzielać. No ogólnie najłatwiej clear przydzielać tam, gdzie jest najwyższy base tax. Merchant guild przydzielać tam, gdzie mamy te wszystkie centra handlu i możemy zwiększyć nasz handel. Ogólnie zaczynam zazwyczaj od merchantów, żeby ich przydzielać gdziekolwiek. National unrest tax modifier, dopóki żyje nasz władca, tak? Zaraz przejdziemy dalej do tego. No niech będzie. National unrest zmniejszamy, dzięki temu, póki żyje nasz władca. W takich prowincjach z takimi bonusami najczęściej się to opłaca przydzielać, tak? O. No, lub praktycznie wszędzie, gdzie się da, bo to merchantów jest najtrudniej przydzielić gdziekolwiek, tak? Kolejna sprawa, czekajcie, myślę. Co jeszcze o merchantach mogę powiedzieć? Chyba tyle. Jeżeli coś, o czymś zapomniałem, gdzie przydzielać się ich opłaca, no to możecie mi powiedzieć. A, i tam jeszcze na przykład, gdzie jest wysoki stosunek, już pamiętam, gdzie jest wysoki stosunek kosztów udziału rozwoju produkcji, bo jak przydzielamy merchantów, to zobaczcie, zwiększamy produkcję w danym regionie. I trade power, god produce modifier plus 10% i autonomia nam nie wpływa na to. Tak, więc mimo, no a tutaj mam niestety po prostu wszystkie trzy dość różnie, więc wolę nie boostować tylko merchantów. No, jakbym miał po prostu taki wskaźnik, że nie wiem, 5, 10, 5, to bym bez problemów brał merchantów. Nobility, gdzie się opłaca, jeszcze o Claire, że nie powiedziałem innej rzeczy, ale to zaraz też powiem. Nobility, gdzie się opłaca? Opłaca się w dwóch typach prowincji, albo tam, gdzie mamy właśnie duży współczynnik manpowera, albo w prowincjach, na których stoją forty, bo zwiększają defensiwność danych fortów. Nie, mogę to jakoś tu pokazać. Local manpower, widzicie, to zwiększa. Albo kiedyś zwiększał defensiwność. Manpower recovery land. To może nie, to może już nie ma tego defensivenessu. No kiedyś przynajmniej zwiększało defensivness, teraz może już nie zwiększa. Nie, ja tak najczęściej i tak czy siak przydzielam. Ogólnie przydzielam najczęściej to w prowincjach, tak żeby nie tracić. W prowincjach, które mają najgorsze trade goodsy, czyli zboże, wool i w zasadzie z takich i ryby, tak? No to tam staram się przydzielać. Jeżeli nie mam właśnie takich możliwości zboostowania, wykorzystania kleru i pod względem base taxu czy manpowera w przypadku nobility, no to przydzielam tam, gdzie po prostu najmniej to boli moją produkcję trade goodsów. No i jeszcze jedna fajna rzecz z klerem jest taka, że najlepiej fajnie jest sobie ich przydzielać i odejmować od prowincji innej, które mają inną wiarę, bo przydzielenie prowincji do kleru zwiększa chyba na tej prowincji zmniejsza local unrest. Kiedyś to jestem pewien, że zwiększało misjonarzy strefy również na tych prowincjach. Nie wiem, czy tak jest nadal, czy nie. Możecie mi to poprawić, ale na pewno na EU4 Wiki to będzie pisało, co to jeszcze daje dodatkowo. National tax modifier, local unrest jest zmniejszony. No kiedyś to jeszcze chyba misjonarzy strefy zwiększało. Nie wiem, czy były gdzieś te zmiany w patch notach, które przegapiłem, czy nie. Ja też te patch noty tak piąte przez dziesiąte pilnuję. Dobra, to akurat możemy jeszcze polecić na szybkości i zniszczyć. Niech mi się regeneruje. O, dobra, mamy 160 z nimi. No i za chwilę zaczynamy wojnę z Butajem. Skoro poprawiłem z Portugalią, myślę, że z Kalwą też również się będę chciał zająć. I ich fajnie byłoby zwasalizować, o ile to jest możliwe. 121 to nie jest możliwe. Ale możemy ustanowić jakiś przyczółek i potem ich zwasalizować. Tu robimy spy network. Raz, dwa, trzy mamy. I na stolicę koniecznie potrzebuję u nich, żeby się nimi zająć za jakiś czas. Nieważne, czyli tu mamy, tu mamy, tu. O, na nich możemy też zrobić build spy network.
I wtedy wypowiadamy wojnę i zjadamy te prowincje. Szybciej się to okoruje, szybciej się to zrobi. Grant Aid Nobility, czy nie, nie udzielamy tego poparcia chyba. 50 punktów administracyjnych albo udzielamy i 200... No niestety nie udzielamy tego poparcia, nie chcę brać kolejnej pożyczki. 50 punktów tracę, to jest strasznie dużo. Strasznie dużo punktów Arabian Sea, South Indian Sea. Strasznie dużo punktów administracyjnych w tej kampanii straciłem. Jak nigdy. Oj, niestety, tu już graniczę z Mali. Rzeczywiście może dojść do takiej wojny, którą mi wypowie Mali. Tutaj mamy Francję! Outraged? A za co? Znaczy jeszcze Francji nie znam, ale możliwe, że już niedługo ją poznam. Co to jest? Dahomayan Separatist? What? Co to za jakiś dziwolon? Matupa mi gdzieś walnie, jeszcze Kilwa mi gdzieś walnie, no. Jakbym tu zwiększał autonomię, to bym się dwóch buntów pozbył chyba. No nie, no Kilwian nie. No a tych się pozbyliśmy. Mamy 22 tysiące wojska. Zrobimy teraz claima tylko na tą prowincję i ich atakujemy. Dobra, admin... Nowy force limit modifier mamy zwiększone. Military technology cost mamy zmniejszony. Naval force limit zwiększony. Mamy całą tą drogę zrobioną. Wyjebiście, dzięki czemu mogę teraz wreszcie... A, wreszcie mogę już ciebie? Nie, 523 jeszcze 2 lata. Explore, Arabian Sea, wyjebiście. Możemy też do Indii spróbować się jakoś dostać. No, Indie są bogatym regionem. Tylko, że wtedy, jeżeli byśmy myśleli o tych walonych Indiach, to rzeczywiście przydałoby nam się mieć religijne również. Idee jako kolejne. I w zasadzie na tym bym kończył wszystko, co nie jest militarnymi. Potem wszedłbym już chyba w czystą militarkę, jeżeli mam być szczery. Jeżeli idzie o ideę. Jeżeli uda nam się mieć sojusz z Francją, to tu już jesteśmy poukładani, tuż. Jeżeli się nam nie uda zrobić sojuszu z Francją, to mamy przejebane. W sumie, bo Francja może nam wojnę wypowiadać dość skutecznie. No, to zobaczymy, z czym będziemy tutaj to jedli wszystko, nie? Za jakiś czas. Dobra, ostatnie bunty mi zostały. W którejś z tych chyba prowincji wybuchną. Więc możemy zmniejszyć utrzymanie wojska, niech mi się to regeneruje szybciej. Za 2 lata będziemy mieli trójkowego doradcę od dyplomacji i wtedy zobaczymy, na czym ja tu stoję dokładnie. Koszty mamy minus 15% tylko? A, bo my jeszcze tutaj to kolonializm moglibyśmy zrobić. Wygląda to, że będę musiał chyba zbusować prowincję, żeby wprowadził się kolonializm. Co nie jest mi tak jakoś bardzo na rękę. Ale najchętniej bym wprowadził to wtedy w którejś z prowincji ze złotem. Tylko, że jak my tu z developmentem wyglądamy naszego kraju. No, najwyższy mam tutaj, więc najlepiej byłoby tutaj to boostować, w tej okolicy. Tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze jedną taką wolną prowincję. Co prawie mamy tu 35% zwiększone koszty. No bo tu nasawanie jest 15% tylko. Się muszę zastanowić, co ja chcę. No na pewno bym chciał oprzeć moją gospodarkę na złocie. To jest najłatwiejsze, co mogę zrobić. Ale po to bym potrzebował raz state'ów. Repay loan. Kolejnego loana spłacamy. Także do 10 poziomu mieć te... Tutaj każdą z tych prowincji. No ale to tak czy siak muszę najpierw... handel rozwinąć. Bo jesteśmy bardzo zacofani. Muszę wprowadzić też instytucje. No ale jeżeli będziemy mieli pozytywne relacje z Portugalią, to możliwe, że niedługo będzie, tutaj gdzieś zrobią kolonię koło mnie, czy cokolwiek i się uda. Fajnie byłoby to w ogóle wszystko skolonizować, tak żeby oni tego nie zgarnęli. No i potem na Gold Coastie się zająć, bo w końcu jest to... Tak? Gold Coast tu jest? Przylądek dobrej nadziei. Nieważne, ale tam chodziło mi. Tutaj jest dużo złota. Zawsze jest dużo złota na tym rejonie. Moglibyśmy to wszystko skolonizować. Chociaż ja nie jestem aż taki dobry w tej kolonizacji. No jest dużo rzeczy, które ja muszę robić. No. To Kongo ma przejebane.
Moglibyśmy też do Etiopii iść. Jakimś cudem Mamelucy jeszcze istnieją w 522. Moglibyśmy zająć całe to wybrzeże. Gulf of Aden byśmy zajęli. Tu mamy bardzo, a to bardzo duże wpływy z handlu indyjskiego na ten moment. No i Trade Ideas również by nam się bardzo przydał, jakbyśmy mieli Tribal Feud. Co? Się pokłóciły te plemiona? No co za pały jedne. No to oni nie wiedzą, że najlepszą drogą rozwoju jest współpraca. No co za typy. Dobra, tutaj na razie w Nakilwie nie mamy co robić. Tutaj już robimy. To powoli klejmujmy te obszary. I flotę trzeba będzie jakąś tu dużą zrobić, żeby się wbić na te prowincje. Ile tu jest regionów? 3 regiony chyba. Nie jest tak źle. Dobra, może weźmy tą wojnę tutaj, wypowiedzmy temu badziewiu. Strasznie powoli leci. Czy oni mają jakieś bonusy przeciwko mnie? Counter Espionage sobie włączyli. 20. Ej, to już niedługo. Będziemy mogli się nimi zająć. Weźmy utrzymanie wojska, włączmy. No i też specjalnie nie robię wojska pod limit na razie, bo nie potrzebuję. Już nie ma tutaj godnego przeciwko nam, znaczy nie ma nikogo godnego nas, że tak powiem. Naszej erekcji, znaczy obecności. Nieważne. Jest całkiem... Pod tym kątem jest dobrze. Declare war. Nie mamy oczywiście tych. A to im wypowiem wojnę. No jeszcze jeden, no. Miesiąc. Dziękuję. Wzajemna adoracja. Chodźmy na nich zapolować teraz. No to mam przejebane chyba. Okej, mogę mieć ministra. $6.53. No dobra, niech będzie, no. No ale muszę, no punkty dyplomatyczne muszę nadrabiać, więc musimy mieć przynajmniej tam trójkę. To mi chyba nie jest jakoś bolesne, że będą mieli u mnie siatkę szpiegowską 10%. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, bunty. A, o, ta Kilwa, nie, ta Kilwa mi cały czas jeszcze nie walnęła, tak? Ta Kilwa się nie pojawiła w moim kraju. Z flotą jak my wyglądamy? 15 na 23, mimo że mam zwiększone 25%, no to nie fajnie. Mali rzeczywiście może być całkiem złą potęgą. Z Mali się nie lubimy, więc instytucji za szybko nie dostają. 5-5-7, więc też jest dość sporo zacofane. Znaczy, no nie aż sporo, ale jest do tyłu w stosunku do nas. Jak z technologią wygląda, obecnością instytucji. Feudalizm ma, tego nie ma i tego nie ma. No wyjebiście. Tyle jest dobrego w tym wszystkim. Portugalia zwie technologie wojskowe przed nami, tak? No i teraz walnęli. Nie wiem, może to jest taki okres, w którym powinienem się skupić na rozwoju tutaj na południowej Afryce i nie cisnąć wszystkich dookoła, nie wiem. Też nie, no, za bardzo się rozwinąłem dzięki temu. Okej, wojnę mamy skończoną. No nie, ten fajny lider mi umarł. Przecież nie ukrywam, że najchętniej to bym zdobył, może tu... Czemu to jest taki dziwny odcień? Bo w sumie jak tu chcę atakować te kraje, nawet nie wiem, z czego ja się tu mogę spodziewać. Widzi Yangar 104 tysiące, o Boże. Etiopia 43 tysiące. Kwarakundżul 41, jeszcze Kwarakundżul istnieje. Mali 45-22, dostało gdzieś w pieprz. Mamelucy też mają bardzo dużo wojska. Tymurydzi też jeszcze istnieją. Będzie dobrze, jak mi się uda na hardzie to przetrwać wszystko, co tutaj mnie czeka w najbliższym czasie. Ej, sporo kasy.
Okej, dziękuję. Buntów żadnych zapowiadanych nie mamy. Możemy spłacić ostatnią pożyczkę. Więc już jesteśmy wolni, jak ten ptak. B-Spy Network. Ty masz z kim sojusze? Tutaj to, no to... Raczej wolałbym od ciebie zacząć w sumie z wojną. Zrobić wasala sobie z ciebie i wtedy się tu zacząć wbijać w ten kraj. Bo oni mają ten ska... Coś tam gdzie jest? Skalawa 1822. Więc lepiej byłoby tam przewieźć wojsko. Jak my teraz mamy handlarzy? Mamy 9% udziału w Kilwie. Tutaj musimy zwiększyć bez problemu. Tutaj musimy skolonizować. Ja muszę to skolonizować. I muszę tutaj zacząć się skupiać na tym, ewentualnie na nowym świecie, jak go kiedyś odkryję. No, no jak go odkryję, jak tylko będę miał technologię zrobioną bardziej. Myślę, jak to zrobić, bo ja też dużo punktów dyplomatycznych tracę na podbojach. Tak, tak. Tak, bo tu mam klejmy. Chyba będę toczył wojnę tylko o sklejmowane ziemię w takim razie. Okej, okay, jakąś mi... A, ja misję zapomniałem. Kolonis in Habane, Sofia, Converse Sofatów, coś tam, Golden... Turngold goes into the city. Nie, to ja wolę tą kolonizację. I moglibyśmy też wziąć... poparcie dla kolonizatorów. To jest dla mnie bardzo ważne. Czy gdzieś mi kończysz już robić? Okej, okay, w sumie mógłbym jeszcze więcej zarabiać. I co ja mam skolonizować? Co to za misja była? Inham... F... Inchy... Inhambane. No to możemy tutaj mieć tą naszą obecność. Większe utrzymanie. Mamy też dość sporo hajsu na ten moment. Skill WOM, kiedy nam się kończy? 531, za 7 lat. To ja bym się teraz, wiecie co, szykował do wojny z nimi, żeby ich zwasalizować. 52. Są fetyszystami, więc nie będę musiał nic wymuszać na nich więcej. Więc to jest, myślę, że dość dobry pomysł. Co nie jest dowódca mimo wszystko. Ale wyrżnięte, cancel. I będę się szykował w takim razie do wojny z nimi, ten Mahafale. Mahafale. Mahafale, hala, hala, hala. Nieważne, ile ty masz wojska? Mahafale, 9000. Więc trzeba byłoby zrobić tak, żeby jednym rzutem mieć możliwość zrzucenia 10000 wojska, czyli 6 łódek potrzebuję. I potrzebuję też jakiejś floty wojennej. No na ciężkie okręty nie będę robił, więc może barki zróbmy. Handlowe, nie? I tyle. Przecież nasza flota i tak jest jakaś taka do dupy, żeby nie było. Mam 401. O! No, tak sobie, wyjebiście. Bardzo mnie to cieszy. Kolonizacje dość szybko mi lecą, o dziwo. Teraz będę troszeczkę tracił, bo mam 3 kolonie. Kolonie jest minus 8. No ale dobrze, no to się zaraz zrobi. Jak to zrobimy, to myślę, że powinniśmy być już w stanie odkryć tam Ameryki. Kurka, tu ktoś jest i chyba Portugalczycy to podbijają. Nie podoba mi się to. Myślałem, żeby jak najszybciej ustanowić swoją obecność w Amerykach i się też już na tym skupić. Dobra, dzięki wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że dzieje się podobał. Tofik, pożegnaj się. Do widzenia, drogi fetyszyści. No, do widzenia również, no i widzimy się następnym razem, hej!